Państwa, od 31 lipca trwają obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tym razem odbywają się pod takim hasłem, że to wszystko powinno jednoczyć. No, wydaje mi się, że bardzo trudno będzie ten postulat zrealizować, bo jak się mają jednoczyć powstańcy warszawscy z Volksdeutschami? Jak się mają jednoczyć akowcy z ubowcami? A przecież ta wojna polityczna, która się przewala przez nasz nieszczęśliwy kraj, to jest między innymi wojna trzeciego pokolenia UB z trzecim pokoleniem Armii Krajowej. No to bardzo trudno będzie ten postulat zrealizować i obawiam się, że te wszystkie nawoływania zostaną głosem wołającego na puszczy, proszę Państwa. Ale to jest jeszcze nic w porównaniu z tym, jaka to błogosławiona wina się zdarzyła nam dzisiaj. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jak Państwo wiecie, na 1 sierpnia niezawisły, no bo jakżeż by inaczej, Sąd Najwyższy wyznaczył posiedzenie w sprawie rozpatrzenia wniosku, właściwie dwóch wniosków, bo i pana prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry i pani prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej o zawieszenie postępowania w sprawie pana Mariusza Kamińskiego. Przypomnę, że jeszcze kilka miesięcy temu tenże sam Sąd Najwyższy w sposób niezwykle pryncypialny orzekł, że ułaskawienie pana Mariusza Kamińskiego, jakiego dokonał przed uprawomocnieniem się wyroku pan prezydent Duda, było złamaniem konstytucji i kodeksu postępowania karnego. No, ale proszę Państwa, minęło kilka miesięcy. W Sejmie została uchwalona ustawa o Sądzie Najwyższym, w myśl której wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego przechodzić mają w stan spoczynku, to znaczy wylatują z posady, mówiąc krótko, tracąc te wszystkie możliwości, bo pensji to nie, ale możliwości brania łapówek tracą. No i w obliczu utraty takich alimentów to powstał ogromny klangor. Pani prezes Małgorzata Gersdorf aż dwa kongresy sędziów polskich zorganizowała, tam około 1000 sędziów na każdy kongres przybyło. Podejrzewam, że większość z nich to byli, czy są agenci wojskowych służb informacyjnych, czy to zwerbowani w ramach operacji Temida, czy w takich rutynowych jakichś operacjach werbunkowych. W każdym razie około 10% sędziów to mogą być konfidenci tajnych służb, więc w tych warunkach mówienie o niezawisłości, no to było trochę ryzykowne i rodziło rozmaite podejrzenia, ale kiedy pan prezydent Duda po 45-minutowej rozmowie telefonicznej z naszą złotą panią z Berlina tę ustawę zawetował, podobnie jak ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, w środowisku niezawisłych sędziów zapanowała niebywała ulga, do tego stopnia, że pani prezes profesor Małgorzata Gersdorf podfatygowała się do Belwederu na pojednawczą rozmowę. No o czym tam rozmawiali, to ja oczywiście tego nie wiem, ale najwyraźniej w zamian za uratowanie posad sędziów Sądu Najwyższego pani Gersdorf musiała obiecać panu prezydentowi, że niezawisły Sąd Najwyższy to postępowanie zawiesi. No i co Państwo powiecie? Zawiesił, wziął i zawiesił, mimo że pół roku wcześniej była taka pryncypialna opinia, że to złamanie prawa było, konstytucja i KPK. No, ale jak siuchta jest dogadana, to niezawisły sąd inaczej postąpić nie może. Co z tego wynika? Ano to, że mamy wreszcie dowód na piśmie, że niezawisły Sąd Najwyższy jest przekupny i nawet wiemy, za ile można przekupić niezawisłych sędziów. Ciekawe, jak się teraz czują ci wszyscy bałwany,
które tam dla łańcuch światła tworzyły przed Sądem Najwyższym, no w dupę nie weszły pani prezes Małgorzacie Gersdorf w przekonaniu, że pełnią ważną funkcję historyczną. Nie żałuję tych cymbałów, dlatego że no, wreszcie powinni troszeczkę zmądrzeć i nie pchać nosa między drzwi tam, gdzie walczą potężni szermierze, zwłaszcza kiedy, proszę Państwa, tutaj operacja, kombinacja operacyjna, która została rozpoczęta przez Niemcy w związku z poparciem przez prezydenta Trumpa koncepcji Trójmorza, wcale nie ustaje, przeciwnie. Franz Timmermans, owczarek niemiecki, który już no, upodobał sobie i w tarmoszeniu Rzeczypospolitej, i w bolesnym jej kąsaniu pod postacią sankcji, wyznaczył tym razem miesięczny termin ultimatum. Proszę Państwa, no to wiele skutków z tego wynika. Po pierwsze, że pan prezydent Duda musi teraz przygotować projekty ustaw w tych sprawach, których ustawy zawetował. No i jeżeli te projekty będą się różniły w istotny sposób od projektów zaproponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość, to pojawia się pytanie, kto mu te projekty uchwali w Sejmie. Więc widać wyraźnie, że pan prezydent Duda no może uchronił się od ryzyka stanięcia przed Trybunałem Stanu, ale za co inne ryzyka się przed nim otwierają i nie wiadomo, czy nie gorsze, bo będzie musiał iść w tej sprawie na już takie kompromisy kompromitujące, być może jeszcze bardziej niż podległość naczelnikowi państwa Jarosławowi Kaczyńskiemu. Inna sprawa, że pan Jarosław Kaczyński zachowuje się niezbyt lojalnie wobec swoich faworytów, bo zmusza ich do takich przedsięwzięć, takich czynności, które narażają ich na odpowiedzialność prawną, a sam dekuje się na posadzie prostego posła, który formalnie za nic nie odpowiada. Więc rzeczywiście elegancko to nie wygląda. No ale nie ma co żałować pana prezydenta Dudy czy pani premier Beaty Szydło, bo wiedziały gały co brały. Sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało, i to, że pan prezydent Duda teraz się zbuntował, no to tylko świadczy o tym, że nie ma zbyt mocnego kręgosłupa, że łatwo jest go nastraszyć. No ale to też widać, że pan prezes Kaczyński nie ma szczęśliwej ręki do tych swoich faworytów. Co, w którym sobie upodoba, to ten go zaraz puszcza w trąbę. No, dobrze to nie wygląda, proszę Państwa, tym bardziej, że no, jeśli nawet teraz praworządność by nie była pretekstem do bolesnego kąsania Rzeczypospolitej przez niemiaszków, no to przecież mamy inny pretekst i ten miesięczny termin, który Franz Timmermans wyznaczył rządowi polskiemu, to jest jednocześnie terminem instruktażowym dla Volksdeutschów, na kiedy mają osiągnąć maksimum gotowości bojowej. No to widać, że teraz wypoczywają tam na plażach, nawet Borys Budka tam pojechał. Nie wiem po co się może zazieleni, jak on tam wejdzie do wody. Proszę Państwa, to z ryby wszystkie będą śnięte, bo to przecież silna trucizna. No, ale no trudno, takie ryzyka musimy ponieść. Już na przełomie sierpnia i września gotowość bojowa Volksdeutschów będzie maksymalna. No i będzie przecież kolejny pretekst w postaci obrony niezależnych mediów, bo pan prezes Kaczyński już jak gdyby też wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Volksdeutschów na preteksty, dostarczy mi kolejnego pretekstu, że będzie tam media tutaj porządkował. No, pani Pawłowicz była jeszcze bardziej wylewna, zabierzemy się za was, powiada, no będziemy patrzeć, jak to będzie wszystko wyglądało. Rozpęta się tu wojna na całego, bo przecież stare kiejkuty, które z takim trudem stworzyły sobie z tych ukradzionych pieniędzy z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego te koncerny medialne, to przecież nie odpuszczą tych medialnych koncernów, gdzie by te wszystkie resortowe stokrotki się podziały. Proszę Państwa, nie ma rady, czeka nas tutaj, a jakby nawet nie media, to przecież Jurek Owsiak jeszcze jest, Jurkowi Owsiakowi,
tamten Woodstock chcą zakwestionować jako imprezę podwyższonego ryzyka. Jestem przekonany, że cała Europa wystąpi solidarnie, z murem stanie za Jurkiem Owsiakiem, no bo proszę Państwa, jeżeli już Justyna Pochankę w imieniu generała Marka Dukaczewskiego, przecież to z porządnej ubelskiej dynastii ciechanowskiej, walczy o wolność w naszym nieszczęśliwym kraju, to Europa nie może być głucha na takie wołanie serca gorącego. No a jeszcze przecież wrzesień, rok szkolny, no i likwidacja gimnazjów, tylko patrz jak nauczyciele wrócą z wakacji i też będą bronić posad. Ci dyrektorzy gimnazjów przecież no to jest całkiem, to już prawie klasa społeczna, taka sama jak i sędziowie, ta kasta taka. No to widzimy, że pretekstów do tego, żeby Unia Europejska tu zrobiła kombinację operacyjną i doprowadziła do zmiany rządu, jest mnóstwo. A jeśli nawet wszystkie inne by zawiodły, no to przecież jeszcze jest sprawa złowrogiego Antoniego Macierewicza, który przez pana redaktora Tomasza Piątka został zdemaskowany jako ruski agent. Ciekawa rzecz, że tu tak samo Żydokomuna w Stanach Zjednoczonych demaskuje prezydenta Trumpa. No jeszcze nie zdemaskowała go jako ruskiego agenta, ale to wszystko, jesteśmy o krok od tej fazy postępowania i warto zwrócić uwagę, że tam w pierwszym, w awangardzie tych demaskatorów to jest nasza Jabłoneczka, małżonka, księcia małżonka Radosława, przepraszam, Sikorskiego. Proszę Państwa, no to widać wyraźnie, że i tu i tam Żydokomuna demaskuje ruskich agentów. Na tym etapie bowiem Żydokomuna kolaboruje z Niemcami. Raz Niemcy tam ich palą nimi w piecach, ale na innym etapie to kolaboracja jest z Niemcami. Proszę Państwa, widać wyraźnie, że tylko krowa nie zmienia poglądów, a Żydokomuna to nie tylko poglądy, ale i sojusze zmienia w zależności od tego, czy jest interes do zrobienia, czy nie. No i u nas też złowrogi Antoni Macierewicz zostanie zdemaskowany jako ruski agent. Właściwie już został zdemaskowany. Okazało się, to pan redaktor Tomasz Piątek go zdemaskował. No on się bardzo nadaje na takiego demaskatora, podobnie jak Jan Tomasz Gross nadaje się na światowej sławy historyka. Z innego trochę powodu, no ale mniejsza o powody, bo każdy powód jest dobry. Otóż pan redaktor Tomasz Piątek dotychczas był znany raczej z takich ciągów heroinowych. Tam jakieś odwyki nawet, ale to widać, że to tak, te odwyki to takie nieskuteczne chyba są, bo nie wiadomo, czy już ochłonął z nirwany, czy jeszcze nie. A poza tym ludzie, którzy mieli takie doświadczenia z twardymi narkotykami, to nie wiadomo, czy nie znajdują się w sposób trwały w stanie pomroczności jasnej. No i w takim stanie pomroczności jasnej mają rozmaite odloty, halucynacje. Co więcej, sami uważają je za prawdziwe. No więc bardzo dobrze się pan redaktor Tomasz Piątek nadaje do tego. Nie dość, że odgrzał taki kotlet, no chyba już trzeciej, nawet nie drugiej, tylko trzeciej świeżości w postaci Roberta Luśni, który rzeczywiście był tajnym współpracownikiem Służb Bezpieczeństwa, ale nawet odgrzał taki trochę świeższy kotlecik w postaci pana Konrada Rękasa. Otóż pan Konrad Rękas, który chyba był zastępcą pana Piskorskiego, tego, który jęczy i szlocha tam w lochu pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Pan Konrad Rękas jak na razie nigdzie nie jęczy ani nie szlocha, natomiast właśnie zwierzył się pan redaktor Piątkowi, że minister Macierewicz co już do niego wydzwaniał, nawet o 5 rano. No ciekawe, co to takie widać, że jak trzeba, jak przycisnąć pana Konrada, no to wyśpiewa wszystko, co sam od niego Judenrat redakcyjny z Czerskiej oczekuje. Proszę Państwa, widzimy, że żadne atrakcje nas nie ominą w nadchodzących tygodniach. Widzimy, że żyjemy w ciekawych czasach. No to jakże tu się nie cieszyć, że takie ciekawe czasy akurat na nas trafiło.
Także bądźmy dobrej myśli, nie traćmy ducha podczas wakacji, nawet jeśli ktoś wakacji nie ma, o tak jak tutaj ja, bo tu, jak Państwo widzicie, bez przerwy coś się dzieje, jak to mówił Solżenicyn, z władzą radziecką nie będziesz się nudził, no więc czego i Państwu życzę, żegnając się na najbliższy tydzień. A wszyscy jesteśmy nieutuleni w żalu. Po śmierci Kim Jong-ila, umiłowanego przywódcy, właściwie ukochanego przywódcy chyba, nie wiem, co teraz się dzieje w Korei Północnej, poza tym, że trwa żałoba, bo kiedy umarł wielki wódz, umiłowany przywódca Kim Il-sung, to wszystkie ptaki przestały w Korei śpiewać i jaskółki płakały żywymi łzami. No i w ogóle świat wstrzymał oddech. Teraz też oczywiście świat wstrzymał oddech. Po pierwsze dlatego, że nie wiadomo, czy kto zostanie następnym umiłowanym przywódcą. Mówią od Kim Jong-ulu, ale wszystko jest jeszcze możliwe. Jeszcze światło nie jest oddzielone od ciemności. No i obawiają się wszyscy, czy przypadkiem Korea Północna nie zaatakuje, nie spowoduje jakiegoś incydentu zbrojnego z Koreą Południową, czy jakieś rakiety nie wystrzeli i tak dalej, i tak dalej. To śmierć Kim Jong-ila była takim mocnym akcentem, bo umarł również Václav Havel, przy którego blasku próbują się ogrzać rozmaici tam, że tak powiem, umiłowani przywódcy drobniejszego płazu. Mówię o całej Michnikowszczynie, bo tam pan redaktor Adam Michnik próbuje i drogiego Bronisława tam do Havla porównywać i Leszka Kołakowskiego i tak dalej. No różnica jest, podobieństwa oczywiście są. Wszyscy byli umiłowanymi przywódcami, z tym, że Havel, o ile mi wiadomo, nigdy nie był komunistycznym działaczem, a tamci jednak byli i to w okresie, kiedy partia łamała kości za Stalina i strzelała w tył głowy. Potem przestali, ale wtedy, kiedy już można było przestać, a nawet można było dostać za to sowite wynagrodzenie. Leszek Kołakowski, jak kiedyś wspomniałem, charakteryzował się wielkim umiłowaniem prawdy, ale nie cały czas tej samej, tylko takiej, zawsze umiłowanie prawdy podsuwało mu taką prawdę, która się najlepiej opłacała. No więc czegoż w związku z tym nie wynagradzać jak umiłowania prawdy? W przypadku Leszka Kołakowskiego sprawdziło się to idealnie, w przypadku drugiego Bronisława też, chociaż nie do końca, ale powiadają, że był szczęśliwy do ostatniej chwili swojego życia, więc to też się liczy. Dawnośmy się nie widzieli, a to z tej przyczyny, że przez kilka dni bawiłem na Litwie, w Kownie, w Wilnie, no i w kilku innych miejscowościach, między innymi w Trokach i w Druskienikach. Była to taka krótka wycieczka, no ale nawet podczas krótkiej wycieczki, na podstawie takich bardzo powierzchownych obserwacji, można pewne wnioski wyciągnąć i wydaje mi się, że jeden wniosek na pewno mogę wyciągnąć, mianowicie taki, że przekonałem się o tym, że władze litewskie, bo to z błogosławieństwem władz litewskich się odbywa, realizują politykę, która polega między innymi na starannym usuwaniu wszelkich śladów wspólnej historii obydwu narodów. Co z tego Litwa ma, to nie wiem, bo czasami mam wrażenie, że to jest takie działanie na zasadzie takiej, że odmrożę sobie uszy na złość mamie. No, ale widocznie władze litewskie uważają, że per saldo się to opłaca. W każdym razie czasami to przybiera postacie takie groteskowe, no śmieszne. Na przykład w Druskienikach jest
pomnik króla Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłownej. No i napis na pomniku głosi, że to jest, że on był wielkim księciem litewskim, a przy okazji tam też królem Polski. Jest to o tyle śmieszne, że no, tytuł książęcy mimo wszystko nie jest w wyższych hierarchii niż tytuł królewski. Zwłaszcza, że jak powiadam, Zygmunt August był jednocześnie jednym i drugim i ten tytuł Wielkiego Księcia Litewskiego przysługiwał mu, a jakże też. No i drugim takim elementem na tym samym pomniku jest to, że z jednej strony jest herb Wielkiego Księstwa Litewskiego w postaci pogoni, no a po drugiej stronie, gdzie się spodziewałem herbu Korony Polskiej, to znaczy orła, jest tylko monogram Zygmunta Augusta. No, takie małostkowe to i śmieszne, ale no, widać, że bardzo konsekwentne i że ta polityka, nie sądzę, żeby się nie odbywała bez błogosławieństwa państw poważniejszych. Powiadam, co Litwa z tego ma, to już ich sprawa. W każdym razie widać wyraźnie, że ta polityka jest prowadzona i to z dosyć dużym rozmachem. W rezultacie te ślady wspólnej historii, tam gdzie jest możliwe ich całkowite zatarcie, są całkowicie zacierane. Tam gdzie to nie jest możliwe, tak jak w przypadku chociażby Zygmunta Augusta, który no jednak był przy okazji królem Polski, no to jest to takie tak bagatelizowane. Proszę Państwa, kiedy byłem na Litwie, to akurat tutaj w naszym nieszczęśliwym kraju odbywał się nadzwyczajny kongres sędziów polskich, w którym wzięło udział ponad 1000 sędziów, co stanowi około 10% ogólnej populacji sędziów. Z tej okazji pan redaktor Jacek Żakowski zachodził w głowę, co, dlaczegoż nie przyjechało na kongres te 90%, bo wszyscy sędziowie byli zaproszeni, żadnych wyborów nie było, tylko taki kongres viritim, że tak powiem, się tu odbywał. No, ale zjawiło się tylko 10%, czyli aktyw sędziowski się zjawił. No i pan redaktor Żakowski nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, dlaczego to właśnie tylko aktyw przyjechał, ale wydaje mi się, że wyjaśnienie jest proste. Otóż zostali zmobilizowani agenci przez swoich oficerów prowadzących i wygląda na to, że środowisko sędziowskie jest zagonturyzowane w 10%, co nie jest wynikiem takim małym, ale no i te 10%, jak się okazuje, może sterować tymi pozostałymi 90% i na tym polega sekret słynnej niezawisłości sędziowskiej, która kiedyś nazywała się dyspozycyjnością, no ale teraz oczywiście nie wypada takiego słowa używać, no i sędziowie są niezawiśli. Warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną okoliczność, otóż Krajowa Rada Sądownictwa, bo to ona była głównym organizatorem tego nadzwyczajnego kongresu, podjęła decyzję o zwołaniu go pod koniec lipca, a więc prawie dokładnie prawie tego samego dnia, kiedy Komisja Europejska sformułowała pod adresem Polski ultimatum, które mija w październiku, ultimatum w postaci tak zwanych zaleceń. Proszę Państwa, widać wyraźnie, że kiedy skończyły się letnie kanikuły, wszystko rusza do przodu, wszystkie przedsięwzięcia zmierzające do dostarczenia Komisji Europejskiej odpowiednich argumentów, które mogłyby uzasadnić zastosowanie wobec Polski procedury wynikającej z klauzuli solidarności z traktatu lizbońskiego, bo myślę, że nasze tak zwane
same służby, czyli Razwiedupr w tym kierunku jest przez niemiecką centralę i Mossad zadaniowany, żeby najpierw dostarczyć takiego uzasadnienia poprzez wywoływanie różnych wydarzeń w Polsce, no a potem dostarczyć siłowej ochrony przejęcia władzy przez nową ekipę przy pomocy oczywiście naszej niezwyciężonej armii, która w tej sytuacji ma stanąć na nieubłaganym gruncie demokracji i ochrony praworządności. Drugim takim posunięciem, na które chciałbym zwrócić uwagę i zmierzającym też w tym samym kierunku, pozwalającym na, że tak powiem, wmontowanie go w ten scenariusz, jest wniosek, jaki Platforma Obywatelska złożyła do prokuratora generalnego o delegalizację obozu narodowo-radykalnego. Tam wojewodzic bydgoski, pan Paweł Olszewski, uzasadnił ten wniosek fotografiami pokazującymi, ukazującymi tak zwane faszystowskie gesty, to znaczy rzymski salut. Najwyraźniej wojewodzic bydgoski, notabene syn sowieckiego kolaboranta, no bo nawet w statucie PZPR był sojusz ze Związkiem Sowieckim wpisany, więc jak ktoś należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a przynależność była dobrowolna, w związku z tym no, można go nazwać sowieckim kolaborantem, więc wojewodzic bydgoski, pan poseł Paweł Olszewski, najwyraźniej nie wie, że to jest salut rzymski, a nie faszystowski, że rzeczywiście niemieccy narodowi socjaliści ten gest tylko przyjęli, ale przecież go nie wymyślili. W ogóle mam wrażenie, że ci oskarżyciele nie wiedzą, na czym polega istota faszyzmu. Sądzą, że istota faszyzmu może polegać na tym, że ktoś Żydów nie lubi, no ale to warto im przypomnieć, że w marszu na Rzym, ubrani w czarne koszule, uczestnicy tego marszu tam maszerowali, no i wśród nich było co najmniej 300 Żydów, faszystów, więc żydowskie pochodzenie wcale przed faszyzmem nikogo nie immunizuje. W związku z tym istota faszyzmu nie polega na tym, że ktoś Żydów nie lubi, albo że jakieś gesty wykonuje, tylko istota faszyzmu polega na przekonaniu, że państwu wszystko wolno. I na dowód tego chciałbym przytoczyć formułę stworzoną przez twórcę faszyzmu, Benita Mussoliniego, który mówił, że wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciwko państwu. To jest istota faszyzmu. Z faszyzmem oczywiście mamy do czynienia, ale jego nosicielem nie jest obóz narodowo-radykalny, tylko zupełnie inne kręgi. Ale pewnej racjonalnej motywacji tutaj też można się dopatrzeć. Otóż o co chodzi? O to przyczyną tego wniosku o delegalizację obozu narodowo-radykalnego był incydent w Gdańsku. Na pogrzeb Inki i Zagończyka przybył pan Mateusz Kijowski, filut na utrzymaniu żony, w towarzystwie jakichś swoich tam kolaborantów. No i jego obecność, podobnie jak obecność tych kolaborantów z Komitetu Obrony Demokracji, została uznana przez uczestników tej uroczystości za prowokację. No i te uczucia uczestnicy tej uroczystości manifestowali również w formie takiej emocjonalnej, co skłoniło policjantów do udzielenia panu Kijowskiemu życzliwej rady, żeby tam z tego miejsca się oddalił, bo może dojść do nieszczęścia. No i to właśnie, przypuszczam, że pan Kijowski poszedł tam w ramach pewnego wykonywania zadania. Właśnie miał dostarczyć takiego argumentu, który posłużyłby Platformie Obywatelskiej do złożenia wniosku o delegalizację ONR. Rząd oczywiście, bo to już wynika z wypowiedzi
chociażby pana ministra Błaszczaka, nie zamierza tego wniosku traktować poważnie. W związku z tym to będzie argument do wykorzystania przeciwko rządowi, że nie tylko toleruje odradzający się w Polsce faszyzm, ale nawet po cichu go popiera. No i wreszcie trzecie wydarzenie, które też można wmontować w ten scenariusz, mianowicie Stowarzyszenie Wiara i Tęca, o którym już tutaj wspominaliśmy przy okazji Światowych Dni Młodzieży, a także redakcja Tygodnika Powszechnego Znaku i Więzi, zamierzają w najbliższym czasie rozpocząć kampanię taką billboardową, gdzie obkleją całą Polskę takimi billboardami, na którym mężczyzna, dłoń męska z tęczową taką opaską, ściska dłoń kobiecą owiniętą w przegubie różańcem. Sojusz sodomitów z katolikami. Tego jeszcze nie było, ale domyślam się, że Razwie Dóbr, pierwszorzędni fachowcy z wojskowych służb informacyjnych, zamierzają podrzucić takiego szczura episkopatowi Polski, żeby go wplątać w tego rodzaju zupełnie już absurdalną wojenkę, żeby zneutralizować w ten sposób struktury Kościoła katolickiego w momencie, kiedy będzie realizowany scenariusz inwazyjny. Episkopat będzie zajęty wojną z sodomitami, czy w ogóle dyskutowaniem nad tym, czy tam sodomityzm jest do pogodzenia z doktryną i tak dalej, czy to jest grzech, czy nie grzech, a jeśli grzech, to czy ciężki, czy lekki. No i takie to będą odchłanne zagadnienia teologiczne, a tymczasem tutaj scenariusz interwencyjny będzie realizowany, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. Proszę Państwa, trzeba, wydaje mi się, takie rzeczy widzieć w pewnym powiązaniu i oprzeć na dobrej podbudowie teoretycznej, na gruncie mojej ulubionej teorii spiskowej. One wszystkie widać wyraźnie, że są powiązane pewną myślą przewodnią, bo tak to byśmy mieli wrażenie chaosu jakiegoś, który się tutaj w naszym nieszczęśliwym kraju dzieje, a tak to widzimy, że to nie jest żaden chaos, tylko że sztaby pierwszorzędnych fachowców nad wszystkim starannie pracują. No, a tymczasem rząd wydaje się wobec tych wszystkich przygotowań trochę bezradny. Robi gesty, które mają stworzyć w opinii publicznej wrażenie takich energicznych działań, które, no i w tym celu chyba pan minister Waszczykowski i pan minister Błaszczak polecieli do Wielkiej Brytanii w towarzystwie jakiegoś policjanta, żeby tam obsztorcować rząd brytyjski, sprawdzić, czy dostatecznie stara się o zapewnienie mieszkającym tam Polakom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Właśnie w najbliższych dniach będę przebywał w Wielkiej Brytanii, no i będę miał okazję nie tylko się o tym osobiście przekonać, ale też sprawdzić reakcje, jakie tamtejsza opinia publiczna, nie tylko brytyjska, ale polska, jakie reakcje na tę wizytę i na to sztorcowanie Anglików przez pana ministra Waszczykowskiego i pana ministra Błaszczaka. Proszę Państwa, no, podróże kształcą, zachęcam wszystkich Państwa, żeby pojechali na Litwę i się przekonali, jak to wygląda
wygląda tamtejsza polityka historyczna, no i będą mieli wtedy lepsze podstawy do skonfrontowania postępowania rządu w Warszawie, zarówno jeśli chodzi o politykę wobec Litwy, a jak i o politykę wobec Ukrainy, gdzie do Narodowego Sowieta Inwestycyjnego został niedawno dokooptowany słynny finansowy grandiarz Jerzy Soros. Proszę Państwa, widać wyraźnie, że Ukraina została wystawiona na licytację, o czym chyba jeszcze nasze władze w Warszawie nie zostały powiadomione, bo decyzja pana prezydenta Dudy o przyznaniu Ukrainie miliarda euro, no nie wiem, kredytu, nie została do tej pory cofnięta. Najwyraźniej do tej Ukrainy to mamy prawdziwą zapamiętałość i zgodnie z zaleceniem pana doktora Kazimierza Wójcickiego, obecnie z Uniwersytetu Warszawskiego, a bo przedtem to z różnych kominów wygartywał, że dla Ukrainy mamy bronić za wszelką cenę. No to za cenę nawet istnienia Polski będziemy tej Ukrainy bronić, a ona tymczasem zostaje wystawiona na licytację finansowemu grandziarzowi, no nie wyłącznie, bo tam inni grandziarze jeszcze też w tym Sowiecie Inwestycyjnym są. W związku z tym miejmy nadzieję, że no jest tam też pan profesor Balcerowicz, więc miejmy nadzieję, że Polska wszystkich korzyści może nie zostanie pozbawiona.